Witam Państwa. Ja chciałam się podzielić, co to się stało, że nauczyłam się pracy na komputerze. Więc próbowałam w domu się uczyć, żeby syn mi podpowiadał. Owszem, podpowiadał, tylko często było tak, że więcej było krzyku przy tej nauce, jak tej nauki. No powiedz mi, synu, zapomniałam jeszcze raz. No i ta nauka tak trochę nie szła. Ale jak powstała pracownia przy parafii, poszłam na wyświęcenie tej pracowni. Ksiądz zapraszał. Dobrze, mówię, pójdę, zobaczę, co to jest, jak to wygląda. No i spodobało się. Nauka była bardzo, uważam, spokojna i bezstresowa. Trochę dużo nie umiałam manewrować myszką i nie wiedziałam, jak uczyłam się pisać, skąd te kratki się pojawiają, jak kratek nie chcę, a to co chwilę jakieś kratki mi się pojawiają i byłam wściekła, ale tutaj miałam tak dobrego nauczyciela. Ksiądz z poświęceniem uczył nas każdego z osobna. A dlatego kratki, że to i to. I wytłumaczył mi wszystko, więc już wiedziałam dlaczego te kratki i tak dalej. Nauczyłam się wysyłać maile. Więc pierwszego maila wysłałam do mojego syna, który był właśnie, który w Azji pracuje. I było to wielkie zdziwienie dla niego. Jak to? Od kogo tego maila? Od mojej mamy? Przecież ona nie umie. No i był od razu kontakt z drugim synem. Co to się stało? Kto to tego maila wysłał? No, to syn mówi, no przecież mama się uczy. To ona ci wysłała tego maila. No i zdziwienie i radość, że już jest kontakt z mamą. No i znów rozmowa na Skype'ie. No to też, mam syna też daleko mieszka, więc jest rozmowa przez Skype'a. Drugi syn mieszka ze mną, więc już taki kontakt jest bliski. Ale siostrę mam, która mieszka w Elblągu. I na co dzień już nie przez telefon, tylko przez Skype'a rozmawiamy sobie, widzimy się, no jest ta radość. W domu mam swój komputer, więc wchodzę, oglądam różne strony, wchodzę na przykład na strony muzeów, więc oglądam muzeum, wchodzimy na Watykan, więc wchodzimy wirtualnie, oglądamy salę Watykanu, przepiękne są. No, jest to inny świat. Można poczytać o zdrowiu, można przejrzeć gazety. No, czasami patrzę, siedzę przy komputerze, lubię długo siedzieć po nocy, więc patrzę, ojej, mówię, czwarta w nocy, nie, ja już się położę, to za długo. No i tak wygląda moja nauka, mój komputer. Trochę ciekawsza jest ta starość, jak się zna pracę na komputerze. Jest to taki świat rozszerzony. Mniej jest tej nudy takiej plotkarstwa, takiego chodzenia po chałupkach. Tylko się prędzej raczej w domu i wtedy i ta kawa inaczej smakuje, jak się spotkamy na przykład w komputerowej. Utworzyła się wspólnota, bo tak ludzie jak już się nauczą, to odchodzą, a jak jeszcze czegoś nie wiedzą, to jeszcze przychodzą i się douczają. Tworzy się wspólnota, zawiązuje się kontakty, przyjaźnie, jest miła atmosfera. Co tam jakiś czas ktoś przyniesie ciastko, ktoś inny herbatę, ktoś inny kawę i się tak gościmy. Jest godzina, dwie godziny nauki i potem jest czas na wypicie kawy, herbaty we wspólnocie. Jest kilku panów, to oni zawsze temat sportu, temat polityki, ten ma takie zdanie, ten ma takie zdanie. Są różne tematy poruszane, więc zachęcam do tej akcji, żeby przez naszą pracownię przewinęło się około 400 osób, 400 starszych osób, którzy się nauczyli i odeszli, mają swoje komputery w domu i już nie są zależni od swoich dzieci i nie ma tego krzyku, synu powiedz mi jeszcze raz, bo zapomniałam jak to było. No mamo, ile razy ci mam mówić? Już ci mówiłem ze 3 razy, no, ale zapomniałam. No, więc to na tym polega, żeby być samodzielnym. No to bardzo dziękuję.